Chciałbym, aby ten materiał był ze wszechmiar wyjątkowy, gdyż to będą buty nieziemskie. Kiedy 7 stycznia 2021 roku, ponad 3 lata temu, na kanale opublikowałem pierwszy odcinek, były te oto buty. I nie wiedziałem, że zacznie się fascynacja butami do biegania z mojej strony. Te buty mają 3 lata, a nadal wyglądają bardzo ciekawie. W ostatnim odcinku trochę narzekałem na Nike, że w stosunku do konkurencji wygląda produkcja i projekty butów słabo, ale ten oto model już zmienił zasady, gdyż buty Nike Alphafly trójki powodują, że konkurencja ma się czego obawiać, a najlepsi zawodnicy na świecie w nich startują. No dobrze, ale do czego to wszystko prowadzi? W tym odcinku chcę pokazać buty, które przyjechały po raz pierwszy z Danii. Tak, to jest zakup z Danii, gdzie uzyskałem ten oto model i tu są Nike Alphafly trójki Volt, czyli w kolorze rażącym. I za chwilę otworzę, pokażę, jak to wszystko wygląda. Uwaga. Karton biały. Różni się od tego poprzedniego, gdyż mamy napis Nike Racing. Jest to rozmiar 45, dla mnie idealny. Te poprzednie prototype 45,5 już troszkę z różnica. Wow! W środku mamy tego typu sytuacje. Dostaje się ładny worek na przechowanie tych butów. Kolor bardzo rażący Nike Racing. Te buty są nieziemskie pod względem konstrukcji, jak i wyglądu. Zaraz je pokażę. To są jedne z pierwszych pokazywanych w tym kolorze na kanale nie tylko biegacza z Poznania, ale w Polsce na YouTubie naszym krajowym. No, robi wrażenie. Myślę, że w tych butach życiówka nie stanowi żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, one mają wiele atutów, które pozwolą wykorzystać nasze możliwości. A zatem Nike powracają do gry i to w bardzo dobrym stylu. No podeszwa to już w ogóle jest rozbrajająca. Zobaczmy, no coś niesamowitego, ta konstrukcja. Zmienność kolorów, pełnoprawna płytka, która, jak już mówiłem w zeszłym odcinku, Flyplate Nike robią jeden z najlepszych, jeśli chodzi do produkcji zastosowań butów tego typu, super szybkich. Tak, one zostały też szybko wyprzedane, dlatego kupiłem z drugiej ręki, cena bardzo wysoka. W kwietniu będzie druga tura, zobaczymy, czy trochę rynek się uwolni, bo póki co te buty są rzadko osiągalne, szczególnie w takich rozmiarach standardowych, dostępnych, no to tu męskie, myślę 44-46, to najwięcej biegaczy kupuje tego typu rozmiary.
Zobaczmy, jak to się zmieniło na przestrzeni kilku lat. Te buty są bardzo chwalone, te jedynki, ale te mają ogrom atutu. Jeszcze sprawdzę wagę, napiszę w opisie, ile one ważą. Tak. Wiosna 2024, buty wybitne, tak to mogę powiedzieć. Nike Alpha Fly trójki w takich pięknych barwach po prostu zachęcają do biegania i nie ma co się ociągać, zakładać i biegać. Nike Alpha Fly Freak.